Cześć, siema, witam was tu, szalony kolekcjoner. Mamy kolejne saszetki, będziemy robili sobie kolejne unboxingi, kolejne meczyki. Tym razem zagramy sobie meczyk Kamerun-Brazylia. To w zasadzie mecz przyjaźni, z tego względu, że zarówno Kamerun, jak i Brazylia mają u mnie pewny awans do 1/8 finałów, ale mimo wszystko mecz musi się odbyć, chociażby po to, aby wyłonić zwycięzcę grupy. W tym celu mamy 5 saszetek, mamy Drogbę, mamy Iniestę, którego dawno nie widziałem na saszetce, mamy też Neymara, mamy Drogbę i może wymienimy tutaj drugiego Drogbę na Messiego. No to co, zaczynamy. Kamerun, Brazylia. Czy Neymar strzeli gola? Jak to będzie wyglądało? Zaraz się okaże, zaraz zobaczymy. Zobaczcie, mamy kartę odwróconą. Domniemam, że jest to jakaś karta ekspert. Myślę, że większego szału nie będzie. I mamy tak. Mamy Holendra, mamy Sakai z Japonii, mamy, wow, coś tam z Korei. Mamy Ospinę z Kolumbii, mamy też kolejnego zawodnika z Kolumbii i gdyby to była Kolumbia, to byśmy już mieli wynik 2-0. Patrzcie, nie ma eksperta, jest z kolei Essien z Gany, tak? Na karcie fan favorite. Kolejna saszetka, druga saszetka. Tym razem Drogba z przodu. Otwieramy, zobaczymy, co trafimy. O, znowu karta odwrócona i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Szalony ma farta. Najpierw polecimy dalej. Utility player. Mamy tutaj Belga. Mamy Szwajcara Inlera. Mamy zawodnika Gany. Mamy też kolejnego zawodnika i to jest zawodnik Bośni i Hercegowiny. Mamy Chamberlaina z Anglii i na koniec trafiamy sobie Robena i Persiego. Powiem szczerze, że idąc z waszym przykładem, wybierałem sobie u pana wczoraj karty i drapałem. Nic nie zdrapałem niestety, a tu widzicie, karta była odwrócona i mamy dubla, fajny strzał, fajny unboxing, ho, 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 ale się dzieje, super, hiper, mega, bardzo jestem zadowolony. No cóż, trzeba wrócić do meczu mimo wszystko i mamy tutaj Jonesa z USA, mamy zawodnika z Rosji, mamy też Greka, mamy zawodnika z Argentyny. Wow, a to czego potrzebujemy? Nie mamy. Mamy Kostarykę i na koniec jeszcze Mario Gomez na zwykłej karcie, czyli pusty przebieg. Tak. Dwie saszetki przed nami. No ja się cieszę bardzo, no trafiliśmy świetną kartę. Przyznam szczerze, w unboxingu jeszcze jej nie zdobyłem, także fajnie, że jest. Super, jestem bardzo zadowolony. Kolejna saszetka, przypominam, że trwa mecz Kamerun-Brazylia. Na razie 0-0, czyli bardzo towarzysko. I co tutaj mamy? Mamy Koreę. Mamy tutaj Nigeryjczyka Mosesa. Mamy tutaj Rosjanina. Mamy zawodnika z Algerii. I na koniec mamy zawodnika z Kolumbii. Nic. Ostatnia saszetka. Czy ta saszetka da nam zwycięstwo? Określi, czy wygrał może Kamerun, czy raczej Brazylia? Nie wiem, zobaczę. Może rzeczywiście będzie to mecz towarzyski, który w zasadzie, no i tak jest meczem o nic, bo obie drużyny, tak jak mówiłem, weszły dalej. Kostaryka, świetne logo, w ogóle świetne karty. Postawimy to sobie gdzieś tutaj. I teraz zobaczmy, mamy tak, Astori z Włoch, mamy Nigeryjczyka, mamy Brazyla. Brazylijczyka Freda, rzutem na taśmę, Brazylia zdobywa gola, zakryjemy sobie dubla. Brazylia zdobywa gola i tym samym Brazylia wygrywa rzutem na taśmę 1-0. Wychodzi z grupy z pierwszego miejsca, Kamerun wychodzi z grupy z drugiego miejsca. Wpisujemy Brazylia 1-0. Ho, ho, ho. Wszyscy mówią, że tak wielkie, tak dużo goli wpada w meczach. U mnie tego niestety nie widać. No zobaczymy, jak to będzie dalej. Dzięki za oglądanie tego filmu. Zapraszam na kolejny. Pozdrawiam was serdecznie. Szalony kolekcjoner. Cześć.